Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Ała, czyli Ale Łatwe Asy. Moi drodzy, dzisiejszy bohater to Jodek z klanu EDS. Jodek kiedyś, pamiętam, był w PSQD, w Plutonii gra z Overburnem 69. Jodek gra na M40, a Overburn na Kanone Jagdpanzer tieru 8. Dwa pojazdy tieru 8 rzucone na dziesiątki. Kanone to czołg premium, tutaj widzicie, właśnie miał być takim, podobno wieść gminna niosła, że może będzie następcą E25, ale z tego co wiem, do E25 się absolutnie nie umywa, między innymi dlatego właśnie, że jest rzucony na dziesiątki, E25 nie jest, bo inna sprawa, że E25 jest pojazdem tieru 7, ale bardziej chodzi mi o to, że miał być po prostu podobny pod względem, nie wiem, mobilności, szybkostrzelności, nie jest. Ma matchmaking plus 2, E25 ma plus 1, więc to ogólnie jakby Kanone daleko bardzo do bycia następcą albo jakimś chociażby spadkobiercą E25. Dobrze, moi drodzy, wróćmy do samej bitwy. Ja pamiętam, że jak grałem M40, M53 i chciałem zrobić na nich asa, to naprawdę długo mi na obu artach przyszło, żeby tego asa wbić, ponieważ te artylerie są na tyle mocne, że umożliwiają naprawdę robienie bardzo wysokich wyników. Wyniki, czy to na M40, czy na M50, wyniki po 6, po 7 tysięcy, oczywiście są bardzo wysokie, ale nie są jakoś bardzo dziwne na tych artylerach, naprawdę, ponieważ te artylerie potrafią odbić bardzo, bardzo mocno. Więc pamiętam, że długo się namęczyłem i bardzo mnie cieszyła MK, zdaje się, właśnie na M40. Pamiętam, że jeden z tych pojazdów właśnie wyasowałem, grając i nagrywając odcinek z Dedem i Pawlusem. To taka, przy okazji, jakoś tak śmiesznie wyszło właśnie, że wpadła ta MK w czasie nagrania na żywo. No i cóż, mamy pierwszy strzał Wisa 7 za 715. Przyjemne uderzenie, ale no w sumie, no cóż, no walimy dalej, tak? Drugi, siódmy tutaj wyjeżdża, są dwaj po tej stronie, więc patrzymy, kto tutaj ewentualnie będzie się pokazywać, pierwszy albo drugi. No i ten pierwszy się pokazuje tak troszeczkę, gdzieś tam go widać, w sumie niewiele, więc czekamy, aż się pokaże. Czekamy, tam może jakiś z tyłu drugi wyjedzie, jednak nie poleciała pestka, próba strzału i wtedy przeleciało. Lekko przyspieszę, żeby nie czekać na reload. Bitwa ogólnie będzie bardzo krótka, tego damage'u będzie w tej bitwie niewiele, dlatego też tym bardziej jest to łatwy as, bo tak jak mówię, no bardzo mnie zdziwiło to, że tak się szybko udało. Jest ten, jest siódmy, on tam stoi chyba na gąsce, więc zanim ucieknie, na spokojnie sobie zdążymy pocelować. No i dobra, walimy teraz tego z tyłu, który tam stoi. Ładne też ustawienie Jotka. Dzięki temu, że stoi w tym miejscu, możemy bić te czołgi na przepychaczu. I jest Isek, poleciała druga pestka. Bęk wchodzi bardzo ładnie za prawie 600, więc mamy w dwóch strzałach 1300 punktów uszkodzeń. Ja też przyznam, że nie lubię M40 oraz M53, ponieważ dla mnie te artylerie są bardzo niecelne i są po prostu zbyt kapryśne, ale wiem, że naprawdę potrafią zrobić bardzo, bardzo dużo i na przykład bez problemu potrafią zone-shotować czołgi od 8 do 10 tieru. Przykładem niech będę chociażby ja, który na streamie dzień przed nagraniem tej powtórki dostałem na TVP-ku one-shota od M40. Dokładnie za 1800 punktów HP dostałem strzał. Tutaj bardzo ładne trafienie, kąt był całkiem spory, ta 140 była na wzniesieniu, musieliśmy jednak przez to wzniesienie przerzucić lekko, więc ten strzał był naprawdę bardzo fajny, że to weszło. Mamy pierwszy frag i na liczniku 1600 punktów uszkodzeń. W tym momencie tej flanki broni tylko Kranwagen i jestetka gdzieś tam z tyłu, jak Tiger z Jagdpanterą, więc musimy tak chłopakom pomóc. Kranwagen oczywiście może grać na wieżę, ale musi liczyć się z tym, że właśnie jest na otwartym polu, więc może go trafić arta. Tam z tyłu gdzieś przyjeżdża T71, niestety nasza esetka ginie. Teraz jak Tiger tutaj przyjechał z pomocą, Kranwagen gdzieś tam próbuje się wychylać, pomagać, może trafi tego Isa, strzela, nie trafia niestety, a my w tego Iska, który tutaj jest za brakiem, poleciała buła i ła! Drugi perfekcyjny po prostu strzał, naprawdę idealnie to weszło. Ja się dziwię, że to weszło aż tak świetnie, ponieważ tak, z jednej strony dobry, mocny strzał, to wcale nie musiał go zabić, bo poprzednia pestka Wisa 7 trafiła go za 500 z groszem, to weszło za 6-4-5. Poza tym bardzo niewielki fragment, który można było trafić, udało się trafić idealnie, plus 3, no właśnie znowu na górce, na takiej zwyżce terenu, więc to, że to wpadło, naprawdę bardzo, bardzo przyjemny strzał. Dobra, co mamy dalej? Isa 7 gdzieś tam z tyłu albo tę dziesiątkę i jest Is 7, pocelujemy sobie po nim, może tym razem znowu się uda trafić, poszła pestka i bęk, znowu bardzo ładne trafienie, gdzieś tam po, to było trafienie chyba gdzieś tak pod dolną płytę, ładnie weszło za 820 plus traczek, dobija, zdaje się, J Pantera waliła chyba z haeków.
dobiła gościa, mamy 3047 punktów uszkodzeń. Będę kichać za chwilę. Przepraszam. Tylko raz. I cóż, bitwa nam się powoli kończy. 12 do 6, zobaczcie. Bitwa trwa trochę tam 5 minut z groszem. Jest to jeszcze T-62A, który się zatrzymuje. My na niego celujemy. Gościu staje perfetto, po prostu dokładnie przy naszym celowniku, zatrzymuje się za kamieniem. O, jak ładnie mu dupka wystaje, poleciała pestka i dęk z pleszykiem wchodzi. Koniec bitwy, moi drodzy, 3867 punktów uszkodzeń, 3 fragi, 15 do 7. Przechodzimy do podsumowania, zobaczyć tego asa. No i tak jak mówiłem, bitwa naprawdę prościutka. Tutaj wydaje mi się w największą zasługą, raczej w największym stopniu do asa przyczyniło się strzelanie tylko w 10 tiery. Zobaczcie, oddaliśmy kilka strzałów, uszkodziliśmy 4 przeciwników i każdy z tych przeciwników był tierem 10. 2 medy tieru 10 radzieckie i 2 czołgi ciężkie tieru 10 radzieckie. No wyraźnie tutaj nacja radziecka w tej bitwie z rąk Jotka bardzo mocno dostała. 2 strzały w ISA-7, 1 strzał w T-62A, 2 strzały w ISA-7, 1 strzał w obiekta 140. Tak jak mówię, no damage'u było bardzo niewiele, tylko as, zobaczcie, absolutnie nic innego. Ale udało nam się zrobić 3867 punktów uszkodzeń. I ciekawostką jest to, że tutaj udałoby się nam również zrobić ostatnią misję na artyleriach, na obiekta 260, czyli Bogowie Wojny, gdzie musimy zrobić najwięcej damage'u i najwięcej expa na całej mapie. To jest ciekawe, ponieważ są sytuacje, gdzie sojusznicy robią naprawdę tego damage'u sporo mniej, a dostają więcej expa, a tutaj mamy 3800, co dało nam najwyższy damage, co już jest ciekawe samo w sobie, że na 10 tierach artą 8 tieru za taki damage mamy najwyższy wynik, plus bardzo wysoki exp, aż 1150, gdzie nasz drugi pojazd zrobił tego expa o prawie 200 mniej. Także to też jakby pokazuje, że naprawdę ta bitwa była wyjątkowa pod innymi względami. Niestety nasz sojusznik, no tak jak mówię, kanony jak pancer w tej bitwie 3 strzały oddał i nie zrobił absolutnie nic. Nie wiem, co się wydarzyło, nie patrzyłem na minimapę, nie śledziłem go. Tutaj nasz pancer jakiś dostał Spartana, czyli przeżył. Tak sobie jeszcze patrzę, co tu się działo, ale w sumie nic ciekawego. 7 oddanych strzałów, 6 trafień, wszystko oczywiście na daleki dystans. Co tu jeszcze mamy? Asysta 85, więc w sumie nic. Zarobek 14731 bez konta premium. Z premką byłoby prawie 30 tysięcy. Exp 1150. Z premką byłoby 1725. Moi drodzy, to tyle. Taka kolejna bitwa właśnie lekka, łatwa i bardzo przyjemna. As, to się liczy. Tak jak mówię, też nie patrzyłem, czy ta Jodek miał misję aktywną jakąś, ale jeśli robić misję, no to kurczę, nic, tylko w ten sposób. 5,5 minuty. 7 strzałów, wszystko prawie że trafione, ładne damage, ładny exp, wynik średni, ale w sumie nie to się liczy. To tyle, bardzo Wam dziękuję za uwagę i do następnego, cześć!